uwielbiony Panie mój, bądź wywyższony Panie mój. Do księdza Zygmunta modlmy się, świętego kapłana, co wspiera mnie. Do księdza Zygmunta modlmy się, świętego kapłana, co wspiera mnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałbym podzielić się z wami takim świadectwem kapłańskiej przyjaźni ze świętym kapłanem, świętym, który kształtował też drogę mojego życia. A chcę to uczynić w trakcie roku wyjątkowego dla Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa, bo jak ktoś może zainteresował się życiem tego zgromadzenia, to wie, że 1 stycznia minęła setna rocznica śmierci świętego księdza Zygmunta Gorazdowskiego, założyciela tego zgromadzenia. I ja tu mam przy sobie obrazek z relikwiarzykiem tego świętego. Poznałem go, będąc jeszcze młodym chłopakiem, dzięki mojej koleżance, która pożyczyła mi wtedy kasetę z piosenkami wykonywanymi przez siostry Józefitki. I w jednej z piosenek tam padały takie słowa: na ulicach Lwowa młody diakon woła: Panie, czemu ja? Przecież chcę być sługo, chcę kapłanem być, Tobie życie oddać, z Tobą nieść swój krzyż. I wtedy zadałem sobie pytanie, dlaczego ja nie mógłbym być sługą Pana Boga? Dlaczego kapłaństwo nie mogłoby być moją drogą? I taką drogę wybrałem, drogę kapłaństwa. Natomiast jeśli chodzi o księdza Zygmunta Gorazdowskiego, owa wspomniana przeze mnie kaseta nie była jedynym spotkaniem ze świętym, bo mam jeszcze tutaj taką książeczkę modlitwy i pieśni za wstawiennictwem świętego księdza Zygmunta Gorazdowskiego. Z siostry Józefitki także są mi osobiście znane, bo pracują na terenie naszej diecezji w Lubaczowie, w Rudzie Różanieckiej. Osobiście znam też, bo wielokrotnie bywałem u sióstr w Radnej Górze, u sióstr Józefitek, gdzie spotykałem właśnie świętego w jego relikwiach. I tam zanosiłem modlitwy przez jego wstawiennictwo. Natomiast jeśli chodzi o księdza Zygmunta, dzisiaj dla mnie jako kapłana jest on wzorem i odnoszę do niego słowa świętego Jana Pawła II, który zapytał podczas beatyfikacji Karoliny Kuskówny, czy święci są po to, ażeby zawstydzać? Owszem, mogą być i po to. Czasem potrzebny jest człowiekowi ten zbawczy wstyd, żeby zobaczyć swoje życie w całej prawdzie. I ksiądz Zygmunt Gorazdowski jako ten duszpasterz ubogich studentów, jako ojciec dziadów, bo tak go też nazywano, dzisiaj mnie zawstydza. Właśnie swoją postawą, swoją świętością i zachęca mnie do tego, by być kapłanem na jego wzór, by być tym dobrym pasterzem, który upodobał sobie w tych ubogich, maluczkich i czynić miłosierdzie wobec tych, którzy go potrzebują. Natomiast kończąc swoją wypowiedź o przyjaźni z księdzem Zygmuntem, bo ja wciąż czerpię z jego przykładu, chciałbym zachęcić zwłaszcza młode dziewczęta. Jeżeli chciałabyś mieć serce przy Bogu, ręce przy pracy na wzór sióstr świętego Józefa, nic nie stoi na przeszkodzie. Pójdź drogą księdza Zygmunta, pójdź drogą sióstr Józefitek, a będziesz szczęśliwa. Chrystus czeka na ciebie, czeka na mnie, a w ubogich czeka, byśmy czynili miłosierdzie. A więc głowa do góry, serce przy boku, ręce przy pracy.